Kuba! Przepiękny, niski przelot! Samolot pochodzi z Węgier, załoga węgierska. Ten samolot został na Węgrzech wyremontowany i doprowadzony do stanu lotnego. Proszę Państwa, ładnie się prezentujący. Proszę Państwa, i no coś wspaniałego, wspaniała maszyna. Ja ostatni raz, proszę Państwa, Litwa widziałem, no w biegu roku widziałem, ale przed tym zdarzeniem w biegu rocznowania. Proszę Państwa, to przepięknie na tej. Przepięknie! To znowu stało. Dzisiaj Państwu mówiłem o niskim starcie, schowaniu podwozia i zaraz ostre wznoszenie w górę tego samolotu. Proszę zwrócić uwagę, piękny start, piękne nabieranie wysokości. Iskierka będzie musiała odejść teraz. Potem, proszę Państwa, się ten pojedynek powietrzny zaczął zmieniać. Pojawiły się samoloty wiele szybsze, o innych właściwościach manewrowych. Co ciekawe, od około 30 lat manewr wraca z powrotem do samolotu bojowego. Tego przykładem są na przykład polskie F-16, wysoko manewrowe myśliwce. Takim przykładem jest doskonały rosyjski Su-27. Znaczy doskonały, to jest, można by dyskutować. On ma problemy z awioniką, ma bardzo dobre silniki turboodrzutowe. Rosjanie już doszli do bardzo słabych. Ale dalej awionika jest raczej nie najwyższej klasy. Gdyby ta awionika była poprawiona w tych samolotach Su-27, Rosjanie dysponowali by niesamowicie groźnym argumentem, jeżeli chodzi o samolot myśliwski. A tutaj mamy dalej tą iskierkę w powietrzu, jak na zamówienie, piękny układ chmur, piękne chmury, proszę Państwa, na szczęście nie przynoszące nam gwałtownej zmiany pogody, tak jak wczoraj. Tutaj przeszła potężna burza nad naszym muzeum, nastąpiły pewne zniszczenia, namiota, troszkę strat mieliśmy. Proszę zwrócić, proszę popatrzeć na to, opadanie liście. A był nam potrzebny mały samolot pasażerski. Pan już przeszedł ileś tamtych. Wtedy podjęto decyzję, proszę Państwa, proszę wtedy o oklaski dla niego, bo dopiero wtedy Państwa usłyszy. Na razie zamknięta kabina i pracujący silnik, proszę Państwa, a nad nami Skype'a. Proszę Państwa, jego manewry przypominają bardziej manewry samolotu, takiego większego samolotu sportowego. A przecież to jest pasażerski samolot. To jest po prostu udoskonalony w Mielcu AN-28, który zamiast wcześniejszych radzieckich silników... Tak, proszę Państwa, tak. Dziękuję Państwu.